Kolejny projekt nawiedzona potencjalnie wieś Anachów, w której się aktualnie znajdujemy. Za nami jedyny ocalały w jakimkolwiek stanie dom. Ale są też ruiny. Są też ruiny, które też postaramy się dzisiaj przebadać, zanalizować. Zresztą widzieliście to na dronie. Tak jest. Widzieliście to w intro. W głównej mierze zajmiemy się tym domem, który jest za nami. Krótka historia tej wsi. Chodzi o to, że była kiedyś zaludniona, ale ludzie nie mieli dostępu do wody, czerpali wodę ze studni, no i po prostu doszło do tego, że się stąd wyprowadzali sukcesywnie, aż do momentu, kiedy ta wieś pozostała opuszczona i popada w ruinę. Ale dzisiaj nie jesteśmy sami. Tak, ale jeszcze chwilę, jak jadąc tutaj, sami stwierdziliśmy, że rzeczywiście ciężko tu dojechać. Tutaj mój głos jest słabszy dzisiaj po wczorajszym projekcie, ale rzeczywiście jadąc tutaj do tej wsi, droga jest tragiczna, więc że ona jest wyludniona, to chyba nie dziwi. Nie dziwi. I nie jesteśmy dzisiaj sami. Są z nami dzisiaj chłopaki z Polish Paranormal Investigators. Zapraszamy. Jest z nami Daniel. Witamy. Jest z nami Kowal i jest z nami Iwan. Także chłopaki, dzisiaj zajmiemy się tą wsią razem. Zobaczymy, co uda się zarejestrować. Mam nadzieję, że będzie pozytywnie. Będzie. Wy macie już jakieś pierwsze spostrzeżenia? Przeszliśmy sobie tutaj, sprawdziliśmy dom. Sprawdziliśmy tutaj okolice, te ruiny. Na miernikach wstępnie w dzień nie było nic. Tak samo w budynku, ale jak rozłożymy resztę urządzeń, może być ciekawie, więc zobaczymy to. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Zaczynamy projekt. Zobaczymy, co się będzie działo. Czy jest tutaj ktoś z nami w tym budynku? Kto nie należy do tego świata? Pierwsze oznaki. Trochę przygaszę, żeby było lepiej widać. Czy ktoś jest tutaj z nami? Dajesz znak swojej obecności? Czy możesz stuknąć w coś? Nie przychodzimy w złych zamiarach, intencjach. Masz telefon ze sobą? Mam, ale z... Nie sądzę, żeby to był telefon. Dobra, poczekaj. Nie przychodzimy w złych intencjach. Chcemy się skomunikować z duszami tego miejsca. Podejdź jeszcze raz do mnie. Czy ktoś jest z nami w tym domu, w tym miejscu, w tej wsi opuszczonej? Krążą na jej temat legendy. Chcemy nawiązać kontakt z duszami tego domu, które tu pozostały, które straszą w tym miejscu. Oprócz tego, że oczywiście narosły na temat tej wsi legendy, to było tu też już kilka grup zajmujących się zjawiskami paranormalnymi, urbexem, zainteresowane właśnie opowieściami na temat tej wsi. Dlaczego została wyludniona? Dlaczego nikt tu nie mieszka i czy występują w niej jakieś zjawiska paranormalne? No tak, warto wspomnieć, że tak czasem jest, że wsi się wyludniają, więc, ale nie każda jest zawsze nawiedzona, a ta rzeczywiście jest owiana taką złą historią. Tak jest. Był tu też oczywiście Setu jakiś czas temu, chyba był z Wilkiem i właśnie z Kitaro, no i mówili, że doświadczyli tu pewnych zjawisk, mieli jakieś wahania na swoich urządzeniach, więc będziemy też chcieli to dzisiaj tutaj zweryfikować. Jesteśmy z chłopakami z PPI, także jest ekipa, jest dużo sprzętu. Jeżeli coś ma tu być, to po prostu się nam pokaże i myślę, że wyjdzie coś, jeżeli to te legendy jakieś się potwierdzą. Także dzisiaj trochę tutaj spędzimy i będziemy weryfikowali
Mamy sporo kamer, sporo sprzętu, także wszystko się okaże. Macie cały sprzęt. Dobra, jakim dysponujecie aktualnie w tym momencie? No więc tak. Jakieś rempody? Rempody. Klasyk. To są te od Jacka, co nie? Akurat ten jest Ebaya. Aha, okej. Okay. Ten jest Ebaya. Ale bardzo podobny. No, no dokładnie. No i wiadomo, ten jest też. Rempod. No. Bardzo fajnie. Fluxik. Okej. Okay. Dobrze, bo będziemy mieli porównanie z naszym rempodem. No, no. Jak to będzie wyglądało, co nie, jeżeli na przykład w jednym pomieszczeniu ustawimy waszego, a w drugim naszego. Tak, tak. Właściwie przetestujemy sobie. No, dokładnie. Coś. Jest Jelasik, jest. Czeka. Dobra, chłopaki, możecie zacząć swój sprzęt rozkładać. Dobra. A my potem swój tutaj dołożymy. Dobra. Jakieś kamery też macie? Mamy dwa GoPro. Okay. I jeszcze jest telefon w sumie. Dobra. No my mamy kamer sporo, także jakby też zahaczą wasze. No, dokładnie. Mam na górze bez interesu. Też, tak. Tam jest nawet, nie wiem czy zwróciliście uwagę, takie coś, obraz jakby wyryty w ścianie. No właśnie, właśnie coś takiego tam. Dobra, możecie iść. Zacząć rozkładać, a my zaraz tam dodatkowo. To co warte zaznaczenia, że no w nocy jest tu naprawdę mega, mega cicho. Widać, że wieś jest wymarła. Nie ma tu śladu po jakiejkolwiek działalności oprócz tych uli, które są tutaj obok. No robi to klimat zawsze, jeżeli się odwiedza takie miejsca. Jak to pojedyncza chata pośrodku niczego. No i obok totalne ruiny. Także koniec gadania. Zabieramy się zaraz za rozkładanie kamer, damy popracować temu miejscu i zobaczymy co dalej.
według legendy ostatnia mieszkanka tej wsi, Romualda Błaszko, zmarła w 2019 roku. Tylko pytanie, czy tutaj, czy na tej wsi, czy może będziemy mieć dzisiaj z nią kontakt na Fluxie? Może się uda? Byłoby ciekawie, spytamy cię. I to co mówiłeś, Kowal, jeszcze odnośnie... Ja? Odnośnie tego, że daną wsią jeszcze już po tym, jak została wyludniona, od kiedy się wyludniła, to został wyznaczony dzielnicowy, który się tym tutaj obiektem, można powiedzieć, zajmuje i dba o bezpieczeństwo na tym obiekcie. I ta wieś popada w ruinę od... Od 1966 roku, kiedy zostało tutaj tylko 10 rodzin, które się też już powoli potem wyludniało. 44 osoby były. To było od 20 wieku, 50 lat. Tak, od 2006 była ta fala tych kradzieży. Dokładnie, dokładnie. I wtedy wszyscy się z tym wyprowadzali. No to dzisiaj dowiemy się, mam nadzieję, czy uda się skontaktować z kimś, kto tutaj umarł. Dokładnie tak. Być może nawet w tym budynku, w którym rozstawiliśmy sprzęt. Możliwe. Wchodzimy.
kamera się wyłączyła. Dziwne. Czy to ty? Czy to ty wpływasz na moje urządzenie, które trzymam w prawym ręku? Jesteś tu ze mną? Odpowiedz. Nie chcesz być nagrywany? Przedstawisz się? Wystarczy, że to powiesz, a nasze urządzenie to usłyszy. Możesz wydać jakiś dźwięk, który da nam znak obecności. Chciałbym poznać twoje imię. Wypowiedz swoje imię. Wyłącz jeszcze raz moją kamerę, jeżeli to byłeś ty. Koniec sesji. Koniec sesji. Możemy chwilę odsłuchać. Możesz wzbudzić którekolwiek z urządzeń? Może to, które dotykam? Jeżeli podejdziesz do niego, to również zareaguje. Jest też to urządzenie migające na niebiesko. Możesz stanąć z tej strony. Możesz stanąć również z tej strony, albo go dotknąć. Wtedy będę wiedział, że tu jesteś. Słuchamy? No. Daj nam znak, że tu jesteś. Twoje imię. Wypowiedz swoje imię. Jakieś słyszałeś? Nie. Jakieś takie, nie wiem co to było. Słyszysz? Nie wiem czy to jest. I wyłapuje z góry czy co? Jest takie jakieś takie dziwne coś. No, albo ta pompka tamta. Chyba, że ta pompka. Wyłącz jeszcze raz moją kamerę, jeżeli to byłeś ty. No bo to teraz takie... to tak. Ale tam wcześniej było takie... Jesteś tutaj z nami? Możesz się pokazać? Są też z nami nasi koledzy na górze.
Może jesteś w stanie pokazać się im. Być może do lalki. Stuknij w coś. Pokaż się przede mną. Ja cię zobaczę. Możesz to dla mnie zrobić? Na dole jest pomka, w której możesz pobrać energię i wtedy możesz podejść do tej walki. I my to zobaczymy. Jesteśmy tu specjalnie dla ciebie, żeby się z tobą skontaktować. Nie bój się, nie krępuj się. Chcemy doświadczyć niewyjaśnionego. Pokaż nam, że tu jesteś. Czy to, co mówią na temat tego miejsca, jest prawdą, że tu straszy? My wiemy, że to są opowieści osób, które się boją. Często. My się nie boimy, chcemy kontaktu. Chcemy cię usłyszeć. Zobaczyć być może, jeżeli masz na tyle energii, żeby się pokazać. Jakikolwiek najdrobniejszy znak. Będziemy bardzo wdzięczni, bo chcemy doświadczać życia po śmierci, tego drugiego. Nie boimy się go. Możesz dotknąć tej lalki, która jest na parapecie. Ona wtedy nam pokaże, że tu jesteś. Rempot chyba. Na górze usłyszeliśmy. No dalej. Pokaż nam swoją moc. Skumuluj energię. Możesz ją pobrać z urządzenia na podłodze. Możesz mnie dotknąć. Jak u was? Robimy jakąś wspólną sesję. Byliście na górze? To jeszcze mam propozycję. My pójdziemy teraz na górę. Zamienimy się. Wy tutaj możecie zostać i potem jeszcze pójdziemy wszyscy na górę i wspólnie zrobimy, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Dobra, teraz cię łapię. Wiedźma Seba. Czy jest ona tutaj, w tym miejscu? W tym pomieszczeniu? Albo była w tym pomieszczeniu?
Mamy tutaj rozłożone bardzo dużo różnych przyrządów. Tak naprawdę w każdym miejscu, nawet za mną. Czekam na jakiś znak. Masz bardzo dużo możliwości. Możesz też pojawić się obok mojego przyjaciela, a wtedy cię zobaczymy. Chcesz dotknąć mnie za rękę? Dotknij go, wpłyń na niego. Nie bój się kontaktu. Możesz nas dotknąć w każdej chwili. Albo możesz pobrać energię z któregoś z tych urządzeń, które tutaj są. Albo z pompki, która jest na dole. Z tego urządzenia, które wytwarza też taki dźwięk specyficzny. Czekam na jakiś znak, że tutaj jesteś, w tym pomieszczeniu, w tym domu. Chyba, że tutaj nic się nie dzieje. I wszystkie legendy to tylko legendy, w których nie ma prawdy. Czy jest tu jakiś dawny mieszkaniec tego domu, tej wsi, który nie należy do tego świata i chciałby się skontaktować? Chciałby się nam pokazać? Czekamy na to, od tego jesteśmy. Tym się pasjonujemy. Chcemy poznawać wasz świat. Pomagać wam. Jeżeli czegoś od nas potrzebujesz, pokaż się. To jest twoja szansa, twoja chwila. Daj nam znak swojej obecności. Czy możesz się dla nas zmaterializować? Wiem, że być może proszę o wiele. Ale możesz czerpać energii z całego tego domu. Wpłyń na nas, dotknij nas, zrób cokolwiek. Przynajmniej może chyba nie dzisiaj. Na razie kontaktem.
No. Gołba w pokoju z lalką, która tam była, bateria się nam nadawała. Dobra. Tak. No, co, ale tam jesteśmy, to będziecie mieli najwyżej nagania. Słuchajcie, myślę, że możemy wspólnie coś jeszcze podziałać. Tak, na razie mamy fajny kontakt, na razie nam coś napowiedziało na fluxie. To my zejdźmy do was, my idziemy do was. Jeżeli jest z nami Romualda, proszę zapal zielone światło. Romualda Błaszko. W 2019 roku zmarła. Jeżeli jesteś tutaj w okolicy, albo w tym pomieszczeniu, dotknij tego urządzenia. Dwie osoby na pewno. To Radek, to Radek. Aha, dobra. Może tak już nie tylko. Nie, na razie nie, nie potrzeba. Romualdo, czy jesteś tu z nami? Czy umarłaś w tym domu? Możesz dać jakiś znak? Czy możesz stanąć między nami? Dotknąć nas? Możesz pobrać energię z wielu urządzeń w tym domu. Ale jak go opuszczę na górze? Na górze nie ma go. Jest jeszcze jedno. Wasze? Mhm. Okay. Śmiało zamanifestuj się, jeżeli jesteś w tym domu z nami. Czekamy na jakąś odpowiedź. Już raz dotknęłaś. Bądź dotknęłaś tego urządzenia tutaj przy oknie. Zrób to jeszcze raz. Jeżeli udało się raz, to uda się drugi raz. Chcielibyśmy cię zobaczyć, poczuć. Jeżeli jesteś tutaj z nami, wpłyń na którekolwiek z urządzeń. Możesz podejść z tej strony urządzenia. Zapali się na czerwono. Możesz też podejść z drugiej strony. Zapali się na zielono. Zielona dioda oznacza, że odpowiesz twierdząco. Czerwona będzie odpowiedzią na nie. Więc zadam ci teraz jeszcze raz pytanie. Czy masz na imię Romualda? Dotknij urządzenia.
Czy jesteś dawnym mieszkańcem tej wsi? Dotknij urządzenia. Śmiało, wiesz już, jak go używać. Możesz odpowiedzieć, używając tego urządzenia. Zielone na tak, czerwone na nie. Czy ktoś umarł w tym domu? Czy to prawda, że mieszkało tu 44 osoby? 10 rodzin. Czy ktoś umarł w tym domu? Dotknij urządzenia. Mieliście jedną odpowiedź tylko, tak? Jedną, tak. Potwierdzenie imienia. Pytanie, czy ktoś tu jest. Ale taki ktoś... GoPro. Uważam, chłopaki, że jak na tyle urządzeń jest no aktywność, jeżeli nie niska, to znikoma. Nie wiem, jak wasze wnioski, ale no my właśnie też bazujemy na, tym, żeby sprawdzać te legendy i weryfikować, czy tak, są prawdziwe, czy można je między bajki włożyć. Nie zawsze musi się dziać, co prawda. Jeszcze zawsze nie mówimy, nie stawiamy kropki na D, bo zawsze pozostaje materiał z kamer, no więc... Właśnie, tego jesteśmy też ciekawi. Zawsze jesteśmy ciekawi. Z naszych doświadczeń jakby wewnątrz budynku no nie możemy powiedzieć, że działo się zbyt dużo, ale musimy pozostawić sobie taką furtkę, że może jednak gdzieś te kamery. Możliwe, że nasza obecność jakoś gdzieś nie pasuje. Często może tak być, więc dlatego zawsze zostawiamy gdzieś te kamery. Czekamy na jakąś reakcję, no i ewentualnie później jeszcze dodatkowo sprawdzamy, weryfikujemy. No, ale takie wstępne wnioski narzucają się, co nie? A reszta wyjdzie na materiale. Posłuchaj mnie uważnie, ostatni raz, bo jesteśmy tu jeszcze tylko przez chwilę. Mam nadzieję, że pokażesz się nam. Jeżeli tutaj jesteś, bo chcielibyśmy się z tobą skontaktować w sposób normalny, energetyczny. Jeżeli jesteś w stanie na przykład mnie dotknąć, wpłynąć na mnie, to możesz to zrobić w każdej chwili. Albo użyć jakiegokolwiek urządzenia na podłodze, które widzisz, które emanuje światłem. Zrób to teraz. Pokaż się. Jesteś z nami w tym domu?
Jest 13 minut po północy. Twoja godzina. Możesz się nam pokazać. Nie obawiaj się. Jesteś tu ze mną? Możesz do mnie podejść, możesz dotknąć mojej dłoni. Śmiało, wystawiam ją. Dotknij mojej dłoni. Dotknij mojej dłoni. Możesz to zrobić. Projekt w nawiedzonej wsi Anachów zakończony. Byliśmy tu dobre około 3-3,5 godziny. Myślę, że tak. Rozstawiliśmy masę sprzętu. No i co możemy powiedzieć na temat tej miejscowości, tego domu? Jak wrażenia? Kontakt znikomy. Jedna odpowiedź na fluksie. No, na pytanie, czy ktoś tu jest. Po dłuższym czasie, a później już totalnie nic. Coś może na Xboxie. Mam nadzieję, że jest nagranie. Nagrane przez Xboxa. Ścieżka dźwiękowa. Zajmiemy się tym, zobaczymy, co z tego wyszło, jeżeli to się. My zawsze powtarzamy, że legendy są legendami. I zawsze analizujemy to, co czujemy, a potem jeszcze jakby to, co pokazały kamery. Więc. No właśnie. Nie zapomnijmy o tym, że nie było nas przez praktycznie prawie pół godziny. Dokładnie. Zostały kamery. No i musimy, wy już wiecie, my dowiemy się za kilka dni, co te kamery nagrały. Tak jest. No to już co, bo mogło się wtedy dziać dużo. Albo i podsumowując, dzięki panowie za spotkanie, za my ten projekt. Również dziękujemy. Myślimy, że nie ostatni, że kiedyś się jeszcze tam złapiemy, być może w okolicach sierpnia. Będzie nam bardzo miło, czekamy. Każdy jakieś lekcje wyciąga, kolejny projekt za nami. Tak, pamiętajmy, żeby zasubskrybować obydwa kanały. Tak, dajcie wsparcie chłopakom, bo robią dobrą robotę. Tak jak na nich patrzyliśmy z boku, to przypominają trochę nas w pewnych aspektach. Także należy im się dobra praca, za dobrą pracę, dobre wyświetlenia i tak dalej. Dajcie wsparcie. Będziemy wdzięczni. Dziękujemy wam, panowie. Dziękuję. Panie Lwo. A my widzimy się w kolejnym odcinku.